Dzień dobry wieczór, Azeroth. Mam nadzieję, że macie dzisiaj ochotę na lore w nieco innej formie. Przed wami trochę gimnastyki umysłowej, kojarzenie faktów i zabawy ze światem Warcrafta w postaci trzeciej edycji Quiz Time Samaalcha na News. Welcome, ladies and gentlemen, to this evening's presentation. Nie spodziewałem się, że dwie poprzednie edycje zdobędą taką popularność. Robiliście pytania z przyjemnością i dawaliście temu wyraz w komentarzach. Dzisiaj nie jest inaczej, a nawet jeszcze lepiej, ponieważ mam dla was świetne nagrody w postaci epickiej wersji Shadowlands, w której znajdziecie m.in. elementy kosmetyczne do broni i transmog, boost postaci unikalnego mounta i wiele więcej. Druga nagroda to 30 dni gry. Szczegóły na końcu odcinka, a dla tych, którzy są tu pierwszy raz, przypomnę może zasady. Będzie 10 pytań, każde pytanie coraz trudniejsze. Jest to wiedza ogólna Warcrafta, więc każdy dodatek się liczy. Pod koniec piszecie w komentarzach wynik, a ja wam gratuluję. Poza tym macie 10 sekund na udzielenie poprawnej odpowiedzi. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak zaprosić was na Narodowy Quiz Time Show. Przed odcinkiem trochę słów o sponsorze kanału. Eneba jest to sklep internetowy, gdzie możesz znaleźć ponad 20 tysięcy pozycji, a liczba ta cały czas rośnie. Jeśli lubisz zniżki i przeceny, mam dla ciebie świetną wiadomość, ponieważ z kodem SAMAEL3 oszczędzasz 3% na dowolnym zakupie. Kod działa na wszystko i znajdziesz go w opisie pod spodem. Wystarczy wybrać interesującą cię pozycję, wpisać kod i cieszyć się niższą ceną. Możesz też zakupić kartę prepaid do World of Warcraft, najnowszy dodatek Shadowlands, lub zrobić komuś prezent w postaci karty podarunkowej. Eneba ma doskonałą ocenę na Trustpilot. Jest to marka, którą mogę w 100% polecić. Poza tym całodobowy live support jest do waszej dyspozycji w razie pytań lub niejasności. Pytanie pierwsze. Która rasa na Azeroth słynie z wybuchów i głośnych wynalazków? Gnomy? Pandareni, gobliny, nocne elfy. Oczywiście prawidłowa odpowiedź to gobliny. Goblińscy inżynierzy uwielbiają słowo boom. W swoim umyśle doprowadzają swoje pomysły do perfekcji, a te pomysły to wielkie i głośne wybuchy, lasery, piły tarczowe, miotacze ognia, miny, zdalne bomby. Od początku World of Warcraft ta zmyślna rasa doskonale wie, jak radzić sobie w trudnych warunkach. Pytanie drugie. Rasa Eredar posiada prawdziwie starożytnego lidera o imieniu Velen. Jaki tytuł mu się przypisuje? Chwalebny? Prorok? Święty? Nieustraszony. Prawidłowa odpowiedź to numer 2, prorok. Jego dar jasnowidzenia dany mu przez Naru ostrzegł go przed na przykład maskaradą Sargerasa, gdy ten objawił się rasie Eredar na ich planecie Argus, jako bóg o nieskończonej wiedzy. Wizja ta została konkretnie zesłana mu przez Naru Kure, które uratowało resztki rasy Eredar przed spaczeniem Fel. Od tego momentu prorok Velen szukał domu dla swojego ludu, musząc cały czas oglądać się za siebie. To zmieniło się w dodatku Legion. Pytanie trzecie. Jak nazywał się pierwszy satyr zrodzony podczas trwania wojny starożytnych? Kurtalos, Vex, Agamagan, Xavius. Prawidłowa odpowiedź? Xavius. Ten wysoko urodzony elf był prawą ręką Azshary. Lubiła w nim ambicje i intelekt. Był on też odpowiedzialny za pierwszy w historii portal między płonącym Legionem a Azeroth. A konkretnie był odpowiedzialny za jego utrzymanie. Zawiódł. Przeszkodził mu w tym młody druid Malfurion, odtąd ta dwójka będzie się nienawidzić przez całe stulecia. Pytanie czwarte. Gdzie odbywał się proces Garrosha Hellscreama? Świątynia Białego Tygrysa w Pandarii? Ruiny Terramor? Orgrimmar? Plac Słońca w Silvermoon?
Oblężenie Orgrimmaru skończyło się dla niego niefortunnie. Zaczęły się przygotowania do procesu. Wielu chciało jego głowy od razu po wojnie, lecz to świątynia Białego Tygrysa była miejscem procesu ze względu na swoją, powiedzmy, neutralność. Pandaria, a konkretnie Timeless Isle, była inspiracją dla Kairos Dormu do swojego planu wyswobodzenia Garrosha, który, jak wiemy, znalazł się w innej linii czasowej, dając początek wydarzeniom z następnego dodatku Warlords of Draenor. Pytanie piąte. Jesteśmy na półmetku, a jeśli pytania do tej pory nie sprawiły Wam trudności, to teraz może trochę więcej wyzwania. Deathwing był prawdziwym terrorem na niebie. Jego pancerz był uważany za praktycznie odporny na obrażenia fizyczne. Z jakiego materiału był zrobiony? Saronit, stal, obsydian, adamantium. Kto wytypował odpowiedź numer 4? Brawo, zgadza się. Adamantium było materiałem, który pokrywał pancerz Deathwinga. Szczególnie widoczny był on na jego grzbiecie oraz szczęce. Wspominałem kiedyś, że igoblińscy inżynierzy płacili swoim życiem za przymocowanie go do potężnego cielska, ponieważ każdy nit oraz każdy płat adamantium zadawał smokowi ogromny ból i by odreagować, palił on żywcem biednych robotników. Pytanie szóste, zostajemy ze smokami. Jak nazywa się smok cinematika Wrath of the Lich King, wskrzeszony przez Lich Kinga? Kirygosa, Onyxia, Sindragosa, Keriastrasa. Ten wskrzeszony smok to Sindragosa, samica i ukochana Maligosa, niebieskiego aspekta magii. Podczas wojny starożytnych szczep niebieskich smoków został praktycznie wybity, a Sindragosa znalazła się w samym centrum gniewu Neltariona, gdy ten odkrył swoje karty z artefaktem Demon Soul. Poważnie ranna i ledwo zdolna latać, instynktownie chciała dotrzeć do Dragonblight, miejsca, gdzie smoki udają się na ostateczny spoczynek. W drodze wołała o pomoc samego Maligosa. Nikt jej nie odpowiedział oprócz mroźnego skowytu wiatru. Powoli ulatowało z niej życie, rósł w niej gniew do wszystkiego, co żyje, do Neltariona, nawet do samego Maligosa. Umarła koło Ice Crown, pełna gniewu i chęci zemsty, i właśnie to wykorzystał Arthas. Pytanie siódme. Jak zginął Kurtalos Ravencrest, bohater wojny starożytnych? Spłonął od magii Fel. Został zasztyletowany przez skrytobójcę. Popełnił samobójstwo. Zginął z ręki Felgarda. Wojna starożytnych była brutalną wojną na epicką skalę, a Kurtalos zachowywał w niej chłodną głowę i miał doskonały umysł taktyczny oraz nie posiadał uprzedzeń, jak chociażby Illidan. Zginął on jednak w połowie działań wojennych, zabity przez skrytobójcę w samym centrum swojego oddziału. Było to kapitalne zagranie ze strony Archimonda. To dowodzi, jak jeden dobrze wyszkolony rogue może odwrócić szale zwycięstwa w bitwie. Pytanie ósme. Nathanos Blightcaller był ożywiony przez specjalny rytuał Valkyrii. Jego ciało różniło się od zwykłego truchła. Był martwy, ale nie ulegał rozkładowi. Co jeszcze go wyróżniało? Był mistrzem magii nekromancji. Nie mógł znieść słońca. Nie wydzielał zapachu. Kontrola umysłu przeciwnika. Nathanos jako wierny towarzysz i kochanek Sylvanas był ożywiony specjalnym rytuałem nekromancji, który przeprowadziła królowa Banshee. Poświęcił bez skrupułów ciało swojego kuzyna Stefona Marisa, a co do prawidłowej odpowiedzi? Odpowiedź numer 3. Jego ciało nie wydzielało zapachu. Często używał delikatnie wody kolońskiej, by zamaskować tę przypadłość, gdy wymagała tego sytuacja. Pozwalało to na przykład na rozmowy z druidami bądź innymi żywymi osobami, które silnie polegały na instynktach, by stworzyć pozory osoby żywej. Pytanie dziewiąte, skupcie się. Wiwerny to rasa natywna dla kontynentu Kalimdor.
i nieodłącznie kojarząca się z hordą. To rozumne istoty, które potrafią się porozumiewać. Jaki język rozumieją wiwerny? Wspólny? Taurahe? Talasian? Draconic? Prawidłową odpowiedź to Taurahe. Wiwerny znają też język orków. Istoty te czują się najlepiej w powietrzu i dla graczy hordy wiwerna to samo, co gryf dla przymierza. Lecz nie wszystkie rodzaje wiwerny są przyjazne dla hordy. Składają jaja, mimo że mają wygląd ssaków, a jedna dobra rada, nie ciągnijcie ich za ogon. To tak na przyszłość. Czas na ostatnie, dziesiąte już pytanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie i że trochę się namęczyliście. O to właśnie chodzi. To co, gotowi? Proszę bardzo. Pytanie dziesiąte. Jakim językiem posługują się starzy bogowie oraz ich insektoidalne sługi Enraki? Tap Ignil, Nayalotian, Shat-Yar, Tal-Kitum. Prawidłowa odpowiedź? Te istoty Void posługują się między sobą w większości telepatycznie poprzez język numer 3, Shat-Yar. Pamiętacie Battle for Azeroth? Tam było sporo dialektów w tym języku, jeśli chodzi o sługi Old Gods. Jako ciekawostkę dodam, że forma Shadow Priesta wywołuje ten dialekt i można usłyszeć ciche szepty w języku Old Godów. To już wszystkie pytania. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak Wam poszło i czy mieliście z czymś trudności. Bardzo lubię czytać Wasze reakcje na te quizy. A teraz wisienka na torcie, czas na wspomniany na początku konkurs. W sam raz przed patchem 9.1. Do wygrania epicka edycja Shadowlands, która sama w sobie jest doskonałą nagrodą. To będzie miejsce pierwsze, za miejsce drugie natomiast 30 dni czasu gry. Tak na osłonę. A co trzeba zrobić? Po pierwsze, zasubskrybować kanał Samael Channel News. Po drugie, polubić ten odcinek. Po trzecie, wymyślić pytanie w komentarzu specjalnie dla mnie, tak jak ja zrobiłem to dla Was. Jedno pytanie bez czterech podpowiedzi. Tylko jedno lorowe pytanie. Nie musicie się gimnastykować i starać, żeby było jak najtrudniej. Wymyślcie coś, co będzie po prostu oryginalne i mnie zaskoczy. Dwóch zwycięzców poznacie na fanpage'u Samael Channel News. Link znajdziecie w opisie pod spodem. Przypnę ich także komentarzem pod tym odcinkiem. Termin? Daję Wam tydzień od dnia emisji tego odcinka. No to do dzieła. Nie zapomnijcie napisać też, jaki mieliście wynik z quizu. Życzę powodzenia, zaskoczcie mnie fajnym pytaniem i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.